Cześć, dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś przychodzę do Was z holem zakupowym ze sklepu Jumbo. Z racji tego, że teraz na promocji są fajne rzeczy, to stwierdziłam, że z niej skorzystam. Nie wiem, czy Wam kiedyś mówiłam, ale w Jumbo ogólnie są takie miesięczne promocje i tygodniowe, więc skorzystałam i z jednych, i z drugich. Tutaj mam moje całe zakupy i to nie jest jeszcze wszystko, z racji tego, że po prostu się standardowo z tym wszystkim nie zebrałam, więc druga część będzie jeszcze dobrana. Natomiast pokażę Wam teraz, co udało mi się fajnego upolować. Nie wszystkie rzeczy są z promocji, ale większość. Także nie przedłużam, zaczynamy. I mam tutaj pierwszą reklamówkę. Kupiłam bagietkę, która oczywiście nie zna promocji, już jest wygryzona, bo Szymon się do niej dobrał. Rzodkiewka też nie zna promocji. Na promocji są aktimelki, te dla dzieciaczków. I promocja jest taka, że jak kupi się dwa, to drugi macie za połowę ceny. Także wzięłam dwa opakowania. Banany też nie z promocji. Oreo też nie. Natomiast kupiłam banany, chciałam powiedzieć, białego winogrona. I on był dwie paczki. No, znaczy się na dwa produkty, dwie paczki za 4 euro. Normalnie paczka kosztuje 3 euro. Także wzięłam właśnie dwie paczki i zapłaciłam za nie 4 euro. Do tego kupiłam świąteczne jajeczka. Jak się wzięło 3 paczki, to się płaciły za nie 6 euro. Tutaj mamy 200 gram i ja wzięłam tu o smaku karmelowym, tiramisu i brownie. Także będziemy testować. Niestety w tym roku nie ma kokosowych, a szkoda, bo były bardzo dobre. Natomiast zobaczymy, jak będzie z tymi. Wzięłam też ogórek, mandarynki też były w promocji, znaczy są w promocji za 2 euro i mięsko, które nie jest w promocji. No i druga reklamowa, ona, słuchajcie, mega ciężka, tu są same butelki i mamy tak, masełko bez promocji. Wziąłam jeszcze, nie wiem co to jest dokładnie, czy to jest jakaś czekolada, czy co, ale wzięłam na spróbowanie. Szymciu, nie! I to też nie zna promocji, natomiast reszta rzeczy już będzie tutaj z promocji. I Actimel, ostatnio Was wprowadziłam w błąd, bo ten Actimel jest, jak się weźmie dwa, to się płaci za jeden, więc wzięłam 4 sztuki. Dalej wzięłam soki na wodę, te takie syropki i jak się wzięło dwa, to były za 6 euro, normalnie jeden kosztuje niecałe 4, także się opłaca. Koncentraty z Lenora, słuchajcie, ostatnio tego wzięłam na przetestowanie i on tak pięknie pachnie, serdecznie Wam go polecam, jeżeli lubicie takie zapachy kwiatowe. I drugi wzięłam taki hipoalergiczny ze względu na Szymona, bo on ma problemy skórne, także sobie go też spróbujemy. I tak, ten normalnie, Szymcio, ten normalnie kosztuje 8 chyba 20, a ten 7, to jakoś niecałe euro różnicy między tym a tym, ten jest po prostu droższy. Natomiast w promocji, jak się kupiło dwa, to się płaciło 6 euro, także wzięłam dwa takie koncentraty. Słucham, Szymonku, ale nie, bo ty wszystko dasz pieskom. I ostatnie dwie rzeczy to są, słuchajcie, dwie Pepsi i one też są w promocji. Kupując dwie, płacimy za jedną i ta jest nowością. Ona jest czereśniowa i słuchajcie, przepyszna. Ona jest bez cukru, ale no naprawdę jest pyszna, więc jeśli będziecie mieć okazję, to sobie kupcie i przetestujcie, a czy przetestujcie, sprawdźcie. I za te całe zakupy, słucham, zaraz, za te całe zakupy zapłaciłam 47 euro, natomiast w tym miałam 20 euro promocji.
Także zaraz, także no powiem Wam, że naprawdę się opłaca. Tak jak mówię, to nie są jeszcze całe zakupy, bo jeszcze muszę później iść dokupić niektóre rzeczy, natomiast no naprawdę się opłaca. Także do zobaczenia za chwilę. I moi drodzy, jestem ponownie, dokupiłam wszystkie rzeczy, które mi brakowały. Mam wszystko tutaj, także Wam od razu pokażę. Podeszłam jeszcze na chwilkę do Aldika, bo wczoraj wypatrzyłam, czy przedwczoraj, jakoś tak, w któryś dzień wypatrzyłam ciasteczka. Słuchajcie, kupiłam jedną paczkę na przetestowanie i znikły w ciągu 2 godzin, a konkretnie mowa tutaj o takich ciastkach w środku z taką marmoladą, bym powiedziała. I są właśnie o smaku owoców leśnych i jabłkowym. Także wzięłam te jabłkowe też na spróbowanie. W jednym mamy 9 sztuk i koszt za nie to jest euro 70. Także zobaczymy, czy te drugie będą też dobre, czy też znikną w ciągu 5 sekund. Natomiast jeśli chodzi o Jumbo, to kupiłam 2-4 rzeczy w promocji, reszta poza promocją. I może Wam najpierw pokażę, co kupiłam poza promocją. Pierwsze, co tu jest, to mam butelkę dla Szymona na mleko, z racji tego, że on jeszcze z rana pije mleko, a nie chce pić w garnuszku, więc pije w butelce. I powiem Wam, że ta butelka dla mnie jest super. Jak widzicie, ona ma tu w środku dziurkę, że dziecko może sobie złapać i bez problemu samo pić. Co jest też fajne, to ona jest taka jakby antykorkowa nawet, ale może już Wam pokażę, jaki jest fajny sposób jej czyszczenia. Ja tu wziąłam akurat w kolorze zielonym, ostatnio był taki, bym powiedziała, marchewkowy. Fajne jest to, że tutaj ten spód się odkręca, więc mamy łatwe czyszczenie. Gorzej, jak tutaj nam się gdzieś mleko czy jakaś kaszka zablokuje, to wtedy faktycznie trzeba jakimś widelcem albo nożem się wspomóc. Natomiast właśnie z dnem nie ma problemu. Jak widzicie, ma tutaj też dziurki, przez co dziecku się naprawdę wygodnie pije. Także kupiłam Szymonowi kolejną właśnie tą butelkę i ona kosztowała 10 euro. Dalej mu kupiłam też syrop na kaszel. I tym razem nie wzięłam tego naszego standardowego z Daro, tylko wzięłam taki. Także no zobaczymy, jak on nam się sprawdzi. Mam nadzieję, że mu ten kaszel minie, bo go, słuchajcie, tak męczy, że to jest jakieś nieporozumienie. Także taki syropek i on też kosztował 10 euro. Dla dzieciaków na obiad wzięłam broku. Mamy tutaj 750 gram i kosztował euro 80. Także naprawdę się opłaca. Normalnie za pół kilo zapłacimy tak samo euro 80, euro 90. A tam jeszcze, wiecie, mamy tą nogę, także za tą nogę też płacimy. Natomiast tutaj za ten mrożony tyle. No i naprawdę warto. Jeżeli ktoś oczywiście lubi, tak? Jeżeli ktoś lubi taki normalny, no to co innego. No i przejdźmy teraz do tych moich promocji. Dokupiłam jeszcze Lenory. Tak, słuchajcie, robię sobie zapas. Może nie Bóg wie jaki duży, bo 2 sztuki tego i 2 sztuki tego, więc mi starczy na jakiś czas. Ale stwierdziłam, że skoro jest promocja, to zapas jest jak najbardziej mile widziany. Tym bardziej, że to nie jest jedzenie, gdzie musimy to w danym czasie wykorzystać. A data przydatności, czy tu jest w ogóle jakaś? Miałam to w sklepie sprawdzić, jakoś zapomniałam. Nie, słuchajcie, nie ma tutaj żadnej daty ważności. A nie, jest coś. Chyba, że to jest, kurczę, coś jest, ale to nie jest chyba data ważności, raczej ważności, no przydatności, do kiedy trzeba zużyć. Także no te dwa płyny, nie, tu jest tylko napisana data produkcji, w sensie numer seryjny i godzina. Także tak, i wzięłam 2 paczki kapsułek do zmywarki. Tak, my nie mamy zmywarki, a ja kupiłam kapsułki do zmywarki, ale jest teraz promocja 1 plus 1 gratis. Taka paczka 25 sztuk kosztuje 15 euro, więc no opłaca się. Tak więc wzięłam 2 paczki, zobaczę, czy to będzie dla nas zostawione, bo mój mąż się uparł, że chce zmywarkę, także postanowiłam zakupić
skoro jest promocja, będziemy testować, a jak nie, to po prostu dam do teściowej i też będzie zużyte. Także dwie paczki właśnie kapsułek do zmywarki. Dajcie znać w ogóle, czy z nich korzystacie. Jeżeli tak, to jakie są Wasze odczucia, czy są dobre, czy nie? Ja się kompletnie na tym nie znam, ale patrząc po tym, jak one schodzą w sklepie, to widzę, że też te klasyczne bardzo, bardzo dobrze schodzą. A jak właśnie wysłałam teściowe zdjęcie tych, to powiedziała, że ona chce koniecznie te, więc dajcie w ogóle znać, czym one się różnią tym, że tu jest jeszcze ta cytrynka, czy o co chodzi. No ale wzięłam takie, także no, mam nadzieję, że będzie ok. I to są moje całe zakupy. Mam nadzieję, że Wam się spodobają takie, wiecie, normalne, luźne, promocyjne, to co ja lubię najbardziej. Ja się teraz z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapeczkę, komentarz i widzimy się już niedługo w nowym filmie. Trzymajcie się, pobiziaczki. Pa, pa. A słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Za całe zakupy zapłaciłam. Jedne były za 47 euro, drugie za 43 niecałe, więc 90 euro zapłaciłam praktycznie za całość. I w tym miałam 25 euro z rabatu z jednych i 20 euro z drugich, więc 45 euro rabatu w całości. Także no praktycznie połowa ceny. Więc no ja jestem bardzo zadowolona. Dajcie znać, czy Wy też korzystacie z takich promocji, czy raczej wchodzicie do sklepu i po prostu bierzecie, nie patrzycie na to. Ja uwielbiam promocje, zawsze z nich korzystam, jeżeli tylko mogę i jest okazja. Także to by było teraz na tyle.